Uciekają, kładą się za baterią, gdzie jak sądzą są bezpieczni, nieszczęśni. Uciekają z jednego piekła do drugiego. Tutaj pociski artyleryjskie padają z najwyższą dokładnością. Pojedynek staje się coraz gwałtowniejszy. Nie jesteśmy już ludźmi, lecz maszynami automatycznie wykonującymi swe piekielne zadanie. Wrzaski rannych mieszają się z ochrypłymi rykami esesmanów. Gruby Paul z kolonii pada z przebitą piersią. Obergefreiter Duval z Zauerlandu wali się na śnieg, mając oderwaną rękę. Unterofficiersza i bez Wupertalu ma dwie nogi odcięte na wysokości kolan. Granat artyleryjski zmienia strzelca Wajsa z Wrocławia na nieopisaną papkę, a czołgi zbliżają się bez przerwy. Bezpośrednie trafienie w armatę Gregora rozwalają. Długa lufa, wylatując w powietrze, odcina głowę ładowniczemu, którego ciało jeszcze przez chwilę stoi wyprostowane, z krwią tryskającą jak z fontanny. Gregorowi puszczają nerwy. Śmieje się, śmieje się jak wariat, ocierając zalaną krwią twarz, a potem pada na kolana i całym jego ciałem wstrząsa łukanie. Nagle czołgi skręcają na południe, ich ryk oddala się, własnym oczom nie wierzymy, czemu odjeżdżają. Bitwa prawie się skończyła, a my zostajemy na miejscu milczący, osłupiali, nadal żywi, pośród skrwawionych trupów, które już sztywnieją w przeraźliwym zimnie. Wszystko wokół mnie się kręci, dymy saletry palą płuca i, nie mogąc nawet ruszyć palcem, przyglądam się żołnierzowi piechoty morskiej i bandażującemu legionistę, który oberwał w czoło odłamkiem granatu. Niezwykłe szczęście. Tym razem wyjątkowo miał na głowie hełm, gdyby nie to zostałby oskalpowany. Ale widzimy podbiegającego generała S.S. przedzierającego się przez śnieg wraz z paru milczącymi żołnierzami: wysadźcie armaty w powietrze, zbiórka tam, w wąwozie! Zakładamy ładunki dynamitu. Porta zapala ląd i maszerujemy na punkt zborny, z pewnej odległości słyszymy grzmot potwornej eksplozji, bateria znika i za kilka godzin śnieg wszystko przykryje. Jest trzydzieści osiem stopni poniżej zera. Morderczy wiatr zamiata step i policzkuje nas kryształkami lodu. Gdziekolwiek spojrzeć, widać tylko zesztywniałe ciała z rękami i nogami uniesionymi ku czarnemu niebu. Przed naszą żałosną kolumną maszeruje generał milczący i zły. Gdy wiatr unosi poły jego długiego płaszcza, ukazują się białe klapy munduru SS. Był obłąkany. Już od dawna zdaliśmy sobie z tego sprawę. To szaleniec, który szuka śmierci w boju i wyraźnie chce zabrać ze sobą w śmierć największą liczbę żołnierzy, jaką zdoła. Wchodzimy do okopu przed zakolem Wołgi, u stóp pagórków tworzących coś w rodzaju trójkąta, ale z naszego miejsca widać długie maszerujące kolumny idące przez zamarzniętą rzekę i nazajutrz zaczyna się bombardowanie przez ciężką artylerię. Cztery razy podmuch wyrzuca mnie z okopu. Za ostatnim razem porta przychodzi, by mnie podnieść. Jestem do takiego stopnia w szoku, że nie mogę już utrzymać się na nogach. Drużynę sąsiadującą z naszą polewa deszcz granatów ze sprężonym powietrzem, których skutki są niewyobrażalne. Nawet ruiny znów wybuchają płomieniami. Smród palonego ciała przenika nasze mundury tak mocno, że wymiotujemy. Niesłychane, że to się jeszcze może palić, mówi marynarz, kuląc się na dnie okopu. Nadal nosi swój okrągły beret z powiewającymi z tyłu wstążkami. Wcisnąłem się pod jakieś bloki betonu i ustawiłem mój karabin maszynowy w wąskiej szparze znalezionej instynktem frontowego żołnierza. W milczeniu dzielimy się kawałkiem suchego chleba. Trzeba być od dawna głodnym, by docenić smak suchego chleba. Mgła nad wolgi wznosi się ku nam równocześnie z maszerującymi kolumnami. I nagle natarcie. Sybiracy, demony zrodzone w lodzie i śniegu, podobni są w swych watowanych mundurach do małych niedźwiedzi. Ura Stalin! Z drugiej strony naszej pozycji okop jest zburzony, zostaniemy otoczeni. Przez szparę w betonie widzimy biegnące, filcowe walonki, karabin maszynowy trzeszczy. Padają całymi szeregami, uciekając przez pagórki, depcząc rannych i zabitych. Bagnet na broń, komenderuje generał. Naprzód! Biegnie pierwszy, szarżując jak dzikie zwierzę i kosząc wszystko swym pistoletem maszynowym. Tym razem to wśród Sybiraków wybucha panika. Allah Akbar, niech żyje legia, niech żyje śmierć, wyje mały legionista, mknąc śladem generała. Pijani krwią, depczemy rannych, rozpruwamy brzuchy, dusimy w walce wręcz tak przeraźliwej, że sam diabeł musiałby zadrżeć. Rosjanie, poganiani przez swych komisarzy politycznych, kontratakują i padają setkami. Ich pozycje zostają zajęte, zniszczone, ich bunkry wzięte. Żywność, dzięki Bogu. Porta jak szalony pożera wszystko, co może. Mały, łyka gigantyczny kawał słoniny. Rabujemy wszystko, co nam wpada w ręce i uciekamy, gdyż Rosjanie wracają, rzucając granatami. Generał w asyście jakiegoś nieznajomego Oberleutnanta kładzie się za CKM-em. Jest obłąkany, lecz z pewnością nie jest tchórzem. Ale oto znaleźliśmy się w ruinie, z której nie możemy wyjść, bo Sybiracy są już za naszymi plecami. Zbliżają się powoli uzbrojeni w niotacze ognia. Na ten widok dostajemy gęsiej skórki. Nagle hajde podnosi się, pełznie przez bloki muru, znajduje się z tyłu za Sibirakami i polewa ich ze swego miotacza ognia. Jeszcze dziesięć minut i już by nas nie było. Z zawoługi słychać nagle grzmot ciężkich baterii, grzmot długi i przerażający, od którego drżą całe kilometry Ziemi. Strzelają do nas straszliwymi granatami ze sprężonym powietrzem, które rozdzierają płuca. Uciekać, uciekać, a przede wszystkim skulić się na dnie jakiejś dziury. Spadam na portę, ogarnia nas śmiercionośny podmuch. Tym, którzy nie umieją się ukryć dostatecznie szybko płuca wychodzą ustami. Wszystko, co znajduje się na powierzchni ziemi, wyparowuje w tym powiewie śmierci. Trzeba się sunąć i stłoczyć na dnie krateru, pozostać nieruchomo, wbić zęby w kolbę karabinu i będzie się miało jakąś szansę uratowania życia. Nawet nasze naturalne potrzeby należy zaspokajać należąco lepiej narżnąć w spodnie niż poczuć, jak pękają płuca. A trwa to przez całą noc. Nikt nawet przez moment nie wątpi, że przegraliśmy wojnę, ale nikt też nie wspomina, by odmówić walki, nawet w tej bezdennej niedoli życie stało się dla nas drogocenne. Nigdy nie rozmawiamy o przeszłości zawsze o przyszłości i do tego nie wierząc w nią. Dla nas życie stało się tak krótkie, że każdą jego minutę wypełnia niewyobrażalna intensywność. Umieramy z zimna, z głodu, z lęku, ale ciągle jeszcze potrafimy cieszyć się z widoku barżanta biegnącego po skrwawionych polach. Nikt do niego nie strzela. To by było morderstwo i chociaż w każdej chwili zażynamy ludzi, żaden z nas nie uważa, by był zabójcą z przekonania. Nagle z zachodu pojawiają się trzy U-52 i lecą nisko w chmurach szukając nas bez żadnej wątpliwości. Zataczają wielkie koła obojętne na rosyjski ostrzał i oto pojawiają się żółte spadochrony, pod którymi kołyszą się wielkie kontenery zaopatrzenia. Ten widok doprowadza nas do szaleństwa. By po nie pójść trzeba ryzykować życie, ale biegną wszyscy. Co jest w kontenerach? Wszystkim ślinka cieknie do ust. Co powiedzieli na prosie pieczone zrożna jęczy umierający z głodu porta nigdy więcej nie powiem złego słowa o naszym lotnictwie uroczyście obiecuje marynarz drżącymi rękami rozszarpujemy opakowania aluminiowych kontenerów z których każdy może zawierać dość by wyżywić całą kompanię dzieci odkrywające świąteczną choinkę po całym miesiącu oczekiwania nie są szczęśliwsze od nas ale wielkie skrzynie nie zawierają ani prosiąt, ani drobiów, ani ziemniaków, nawet kawałeczka chleba. Każda z nich jest wypchana proszkiem na wszy, papierem listowym i całą masą kolorowych fotografii Hitlera, Geringa, Gebelsa. Można sobie wyobrazić nasze rozczarowanie. Nazistowskie fotografie rzucamy na wiatr burzy, który je niesie do czerwonych, do waszych straczy, ryczy rozwścieczony porta, podcierajcie nimi dupy. Po obrazkach kolejna proszek owadobójczy. Proszek zatruwa wszystko, całe jego kilogramy rozsypują się jak chmura nad wołgą wraz z przekleństwami. Tym razem miarka się przepełniła dla wszystkich, także małego, który pluje nienawiścią. Oby Bóg ukarał Adolfa! Tak, oby Bóg ukarał Adolfa. O świcie podczas burzy śnieżnej, która ma przynajmniej te zaletę, że ukrywa nas przed oczami nieprzyjaciela, opuszczamy pozycję. Potrzeba będzie wielu godzin, by odkryć, że już nas tu nie ma. Na drodze obwodowej Ołowki generał wystawia zaporę, by zatrzymywać uciekinierów, którzy całymi bandami wylewają się z fabryki traktorów. Wrzaski oburzenia, ale zupełnie bezskuteczne. Działają oddziały pościgowe, a generał SS nie zna litości. Dwóch opornych oficerów pada z kulką w potylicę. Hauptmann artylerii zostaje zatłuczony na śmierć i w takim stanie zostawiony na miejscu. Wyruszamy o zmroku, tym razem kolumną, jak należy. O dwadzieścia kilometrów stamtąd, w zagłębieniu terenu, odkrywamy cały pułk, ale trupów. Zamarznięte kości wystają ze śniegu, kraczące kruki dziobią czaszki. To widok, którego nie da się opisać. Stalingrad jest zbiorowym grobem. W każdej minucie umiera jeden żołnierz niemiecki. Wielki wykuty w skalę bunkier służy nam za schronienie. Na stole stoi jeszcze lampka karbidowa, którą stary zapala, rozlewa się światło jaskrawe i żywe. Trupy, znowu trupy, z wykrzywionymi twarzami leżą kupa jeden na drugim. Na krześle jakiś oberst leutnant z głową odrzuconą do tyłu i dziurą od kuli w potylicy. Przed nami byli tu NKW. -dzieści. Na stole operacyjnym leży z spoderżniętym gardłem lekarz a w kącie dwie pielęgniarki z gołymi brzuchami. Głęboka orka, stwierdza porta, który mimo wszystko odwrócił oba ciała. Azjaci, którzy tędy przeszli, ściśle zastosowali się do wezwania ilii erenburga: zabijajcie ich tam, gdzie ich napotkacie, nawet w łonie ich matek. Rzuciliśmy się wyczerpani nasienniki, okrwawione i śmierdzące, chcąc tylko jednego: spać generał zwalił się na krzywy taboret oparty o skalną ścianę, obejrzał swój pistolet maszynowy, zamyślony spojrzał na trupy, a potem głowa opadła mu na piersi, dłonie otworzyły się, broń wypadła na ziemię zasnął jak my wszyscy. Nagle budzimy się podskakując. Ile czasu przespaliśmy, nikt nie wie. Bunkier drży, na dnie zagłębienia terenu warczą silniki, brzęczą gąsienice. Czy nerwy nam puszczą? To czołgi. Stary nagle gasi karbidówkę i w przerażeniu tulimy się do siebie w ciemności. Toczą się tuż koło bunkra, ledwie ośmielamy się oddychać, oddalają się, jadą w kierunku gumraka, cisza ogarnia żywych i martwych. Generał naciąga kaptur na swą futrzaną pelerynę i zapina guziki płaszcza. Wziąć broń i za mną. Zabieramy wszystko, co daje się zjeść, włącznie z kawałkiem dziwnie białego mięsa, które, jak twierdzi stary, jest ciałem człowieka. Porta odgryza z niego wielki kęs. Fantastycznie smaczne! To musi być dupa generała. Jeśli to jest ludzkie mięsko, strzeżcie się, gdy będę zbyt głodny. W drogę! woła generał, popychając nas swoim pistoletem maszynowym. Opuszczamy bunkier, by się zagrzebać na północny zachód od linii kolejowej i kilka kilometrów od piescianki. W dali wzbija się w niebo rakieta i wkrótce po tym nowe natarcie zwartych szyków, maszerujących jak na paradzie, pluton za plutonem, z bagnetami na lufach, umocowanymi w ten szczególny rosyjski sposób. Poganiani przez swych komisarzy politycznych, padają przecież jak kręgle, ale rzucają trupy na druty kolczaste i używają jako kładki. Schowałem się w dziurze w śniegu pod szczątkami amerykańskiego spychacza. Naprzeciw mnie nadchodzi syberyjski strzelec, którego doskonale widzę. Szeroka twarz sina z zimna, nad nią futrzana czapka z czerwoną gwiazdą. Mam muszkę mej broni tuż poniżej gwiazdy, strzał klaszcze złośliwie i na twarzy Rosjanina pojawia się jakieś zdumienie. Ten sierżant, z której syberyjskiej wsi nie rozumie dobrze, dlaczego trzeba umierać nad wołgą, rzeką, której nazwy prawie nie zna. On też wolałby wrócić do swych krów i do swych koni, ale oto leży rozciągnięty na śniegu wśród ryku kazachstańskiej burzy. Na wiosnę, gdy zniknie biały całun, spychacz zepchnie go wraz ze stu tysiącami innych do wspólnego grobu, gdzie będzie leżał zmieszany ze wszystkimi odpadkami republik radzieckich. Cofnęliśmy się jeszcze wzdłuż drogi. Zleja po pocisku woła o pomoc oficer, bardzo młody człowiek z twarzą starca. Nim go przeskoczyłem, rzuciłem okiem na jego nogi. Krwawa masa nic nie można dla niego zrobić. Zabierzcie mnie, błaga, nie porzucajcie mnie, zabierzcie mnie, kolego. Herr Hauptmann, proszę się pospieszyć z umieraniem. Wciskam mu w dłoń rewolwer, a potem biegiem dołączam do naszych. Z krzaka spostrzegam nadjeżdżający te trzydzieści cztery kołyszący się na drodze. Dowódca rosyjski zauważa rannego Hauptmana, skręca swym białym potworem i przejeżdża przez szary wzgórek jeszcze więcej zatrzymuje się i kręci w miejscu. Gdy odjeżdża nie ma już szarego wzgórka. Rosjanin wybucha śmiechem. O jednego parszywego faszystę mniej. Naprzód czerwoni żołnierze. Naprzód! Zabijajcie ich nawet w brzuchach matek. Ilia Erenburg może się pochwalić, że go słuchają. To dobry pisarz, przyjaciel katastalina. Porta i ja wskakujemy na te trzydzieści cztery z czerwonym proporczykiem powiewającym na wieżyczce. Zrywamy go i owijamy nim wylot peryskopu, by oślepić czołg. Klapy się otwierają i jak ogarnięty paniką odyniec czołg przed nami ucieka. Do otwartej wieżyczki wpada deszcz granatów ręcznych, wybuch, piekło płomieni spadające odłamki stali. Stalingrad. Wspólny grób. W każdej chwili umiera jeden żołnierz niemiecki, a tam, bardzo daleko, w Prusach Wschodnich, panuje obłąkaniec, który krzyczy Bijcie się do ostatniego człowieka! Niestety dla nas prostych żołnierzy znajdują się jeszcze oficerowie, by go słuchać w skrzywionym poczuciu obowiązku wojskowego. 24 grudnia znajdujemy się przed Dimitriewką ale nikt z nas nie myśli o Bożym Narodzeniu. Dokładnie o siódmej zero zero rano, Ruscy atakują całymi masami piechoty, którym zadajemy wielkie straty, ale z tego powodu natarcie nie przerywa się aż do godziny piętnastej, a potem nagle kończy się ani jednego strzału karabinowego, ani jakiegokolwiek dźwięku, absolutna cisza na torowisku spalony pociąg zaniepokojony porta zastanawia się co oznacza ta cisza na horyzoncie nie widać nic tylko spadają potężne wiry śniegu podrywanego przez wiatr co się dzieje szybko dowiedzieliśmy się dnia 25 grudnia dokładnie o 15.00 przejeżdża przez drogę 5T34 bez towarzystwa piechoty z zamontowanymi megafonami w dokładnym szyku kierują się ku trzeciej drużynie, a my nie mamy już nic przeciw nim, nie mamy dział przeciwczołgowych, nie mamy nawet koktajli Mołotowa. Zawracają i jadą najpierw ku drugiej drużynie. Głośnik intonuje marsz radeckiego. Czołgi zatrzymują się, każdy nad jedną dziurą w śniegu, zagłębiają się, kręcą się w miejscu, a potem odjeżdżają. Żołnierz, który się tam ukrył, wyje ze strachu, zanim trzydzieści ton stali zmienią go w milczącą papkę. Tak się dzieje z dwunastoma dziurami w śniegu, dwunastoma ludźmi, a potem czołgi znikają, tak jak nadjechały w chmurze śniegu. Śmiertelna cisza. Ani jednego wystrzału karabinowego, tylko burza, która też wyje. Nazajutrz dokładnie o piętnastej zero zero oto są. Na czele jeden T-34 pomalowany na jaskrawą czerwień z powiewającym sztandarem. Ta sama muzyka marszowa płynąca z głośnika. Ta sama, co wczoraj dokładność nad każdą dziurą, gdzie się kuli człowiek, który w ciągu sekundy nie jest już człowiekiem. Zatykamy sobie uszy, by nie słyszeć tego wycia. Jedyne, co możemy zrobić, to czekać, aż nadejdzie nasza kolej. Biała zimowa noc okrywa step. Wydaje nam się, że bez przerwy słyszymy krzyki rannych, ale nie, to tylko śmiercionośne wycie burzy z Kazachstanu. Kilka granatów moździerzowych pada na wydmę śnieżną za nami. Propagandowy głośnik ryczy Niemieccy faszyści, kapitalistyczne świnie. O piętnastej zero zero przyjdziemy, by was zmiażdżyć. Porta uśmiecha się i pozdrawia swym żółtym cylindrem. Bardzo przyjemnie dowiedzieć się, że staliśmy się kapitalistami gregor mój kadilak jadę na lazurowe wybrzeże koledzy krzyczy nagle głośnik jestem unteroficer buchner z dwudziestej trzeciej dywizji pancernej przyjdźcie spokojnie do nas i pokażcie że jesteście przyjaciółmi ludu porzućcie swą niewolę pluncie na waszych kapitalistycznych panów znamy znamy szydzi porta obiecują wszystko z dziewczynkami włącznie Związek Radziecki, ten raj proletariatu, ma wszystko, czego potrzeba do szczęścia, a przynajmniej tak właśnie mówią. Ale na nazajutrz o 15.00 oto są. Przed pozycją widać dwa szare pagórki, dwóch facetów, którzy uwierzyli w radzieckie szczęście, a generał położył ich trupem. Przerażeni patrzymy na zbliżające się pięć T34, czy jak kolej dzisiaj zjeżdżają na dół w śniegu. Utykają w nim, ale się uwalniają, skrzypiąc, muzyka taneczna nie wierzę, by na świecie istniało coś, czego bym nienawidził bardziej niż białego T-34, tej drapieżnej ryczącej bestii, tego morderczego automatu. Porta w swojej dziurze gra w natchnieniu na flecie i widać jego żółty kapelusz, odcinający się od bieli śniegu, nie możemy się wkopać głębiej i narzędzia nie służą do niczego. Ziemia jest twarda, jak granic. A do tego burza z nad Kazachstanu szykuje się, by nas pogrzebać. Zbliżają się te trzydzieści cztery z ogłuszającym rykiem. Niektórzy próbują uciekać, ale albo kładą ich pokotem karabiny maszynowe czołgów, albo zabijają ich nasi oficerowie. Dezercja, tchórzostwo w obliczu nieprzyjaciela. Przez maleńki otwór w śniegu patrzę na przybliżającą się powoli śmierć. Gdybym tylko miał w ręku koktajl Mołotowa, ale nie mam nic, nic prócz pustych rąk. O parę metrów przede mną przejeżdża pierwszy T-34 z zamkniętymi klapami, ale wiem, że przez strzelnice śledzą nas oczy, by zabić. Spadają na sąsiednią drużynę, Naszych od dawna kolegów. Mały unteroficjer Wilmer, dowódca drużyny, ma sklep towarów kolonialnych w Düsseldorfie i w 1936 zaangażował się na cztery lata. Otrzymał z góry swój żołd za cztery lata, dzięki czemu popłacił wszystkie długi. Ale nigdy nie mógł zrozumieć, czemu, gdy skończył się okres jego angażu, nie został odesłany do domu. Wobec tego, gdy byliśmy pod Antwerpią, napisał list do Hitlera ale nie otrzymał odpowiedzi. Strzelcem karabinu maszynowego jest wielki Bechmer z Kolonii. Jego pomocnikiem jest chodzący w binoklach prokurent z Lubeki. Drugi jest z Hamburga i marzy mu się, by zostać kimś ważnym w kolejnictwie. Jest też także student filozofii, który niczego nie rozumie z dyscypliny wojskowej i nigdy nie zdołał nauczyć się kroku defiladowego, ale w zamian za to czeladnik mechanika Znojminster umie go bardzo dobrze i chce zostać pod oficerem. Oberst Hinka mu to obiecał. Tyle, że jest tutaj, w grupie skazanych na śmierć, czekających aż któryś T-34 zmiażdży ich gąsienicami. Pierwszy potwór zatrzymuje się nad dziurą Wilmera, zagłębia się powoli i zmienia ludzi w krwawiącą magmę. Ten, który kochał kolej żelazną, wyje dłużej niż inni. Zdychaj wreszcie, kretynie! Wrzeszczy historycznie hajdę, zatykając sobie uszy. Następny czołg jest już nad studentem filozofii. Wycie stopniowo cichnie w śniegu. Boże, na niebiosach czy ogłuchłeś? Jak długo będziesz znosił te wrzaski? Na naszych klamrach pasów napisane jest God meet uns, ale jesteś z pewnością przeciw nam, jeśli skazujesz nas na takie tortury. Przeklęci! Woła zrozpaczony stary, ukrywając twarz w dłoniach. Przyglądamy się bezsilnie kolejnemu miażdżeniu naszych kolegów, a nazajutrz dokładnie o tej samej godzinie znów pojawiają się na koronie nasypu wielkie pluskwy kołyszące się w śniegu klapy dokładnie zamknięte z głośników leje się muzyka tym razem kierują się do czwartej drużyny tej gdzie jest marynarz ale on nie chce dać się zgnieść i pełznie jak pływak pod miękkim śniegiem musi żreć śnieg mówi z pewnym podziwem mały ależ on sobie daje radę jego kolega, wielki obermat obsługi torpet, biegnie prosto przed siebie w swym granatowym mundurze, ściga go czerwony T-34, gąsienica go chwyta, wyrywa ręce, ciska je w powietrze, a potem czołg zatrzymuje się nad jego dyszącym ciałem. Czy w tych potworach w ogóle nie ma istot ludzkich? Słyszą krzyki, tak jak my, straszliwa czerwona bestia kręci się w miejscu, krzyk zmienia się w nieludzkie rzężenie. Obermat obsługi torpet nie żyje na dzisiaj koniec wyczerpawszy wszystkie siły nie mogąc utrzymać się na nogach wracamy do naszych dziur lecz tuż przed zmrokiem po raz drugi tego dnia wracają to koniec zginiemy wszyscy pierwszym którego miażdżą jest oberleutnant rezerwy profesor z monachium dziecinnym ruchem obronnym wyciąga ręce przed siebie ale bezlitosne trzydzieści ton powoli opada teraz my Pierwszy wyskakuje z dziury porta, za nim miałczący na czołgi kot, który wciska się w miękki śnieg. Ogarnięty paniką Gregor ucieka bez broni. Generał zdaje się przez chwilę zastanawiać, a potem sam wyskakuje. Wszyscy uciekają z pochylonymi głowami, nie myśląc, że to dezercja. Sabotaż rozkazów Firera. Bić się do ostatniego żołnierza, do ostatniego naboju! za nami szarżują kolosy chwytając tych co ugrzęźli kręcą się w miejscu rozgniatając szare wyjące pagórki to wojna wielu ludzi widziało czołgi na paradach ale czy wiedzą co to znaczy leżeć w śniegu podczas morderczego zimna i patrzeć jak są miażdżeni koledzy powielokroć potwory także grzęzną, ale uwalniają się z białego uścisku, płomienie z rur wydechowych widać na wiele metrów za nimi, są za nami jeszcze o pół kilometra. Biegnę bez tchu jak potrafię, padam, krzyczę, płaczę w szponach niewysłowionego przerażenia. Gdy oddycham, czuję ból od lodowatego powietrza, wydaje się jakby rozrywał mi płuca. Z nosa płynie mi krew, zabarwiając śnieg na czerwono, padam w zaspę, gdzie śnieg mnie chwyta jak żelazna dłoń. Za mną ten okropny odgłos silników Czy trzydziestotonowy czołg rzeczywiście goni pojedynczego żołnierza? Śnieg mnie trzyma, a śmierć jest już nade mną Nagle brutalna pięść wyrywa mnie z bezdennego całunu No i co, kretynie? Grzmi głos małego Odłączysz się? Mija nas wielkimi susami porta Kot w ślad za nim, a za nami te trzydzieści cztery Dlaczego nie strzelają? To dziwne, są zdecydowane, by nas zmiażdżyć. Jako tortura jest to bardziej wyrafinowane. Docieramy, sam nie wiem jak, do bardzo wąskiego wąwozu między dość wysokimi pagórkami wąwozu pełnego żelastwa, gdzie spoczywają wszystkie śmieci Stalingradu. Chyba czołgi nas porzuciły, a my bez sił padamy wśród nierozpoznawalnych szczątków. Wojskowe gnojowisko, stwierdza mały legionista. Widziałem coś takiego... W Zidi Belabes. Nie było takiej kolonii francuskiej, w której wieczny żołnierz, unteroficir Alfred Kalp, nie biłby się. Dwa razy dziennie klęka i modli się z twarzą zwróconą do Mekki, bo niezłomnie wierzy w Allaha. To fanatyczny żołnierz. Jest mu zupełnie obojętne, przeciw komu się bije. Idzie tam, gdzie go posyłają, ale zawsze uważa, że bije się za Francję, nawet w Stalingradzie. Twierdzi, że bijemy się za Francję, aby ją ocalić przed radzieckimi hordami Ma brzydką twarz Prócz ogromnej blizny ma na niej tatuaże kabylów i kule z siedmioma kolcami legii cudzoziemskiej wyrytą w skórze Już bierze się do czyszczenia pistoletu maszynowego, podczas gdy my leżymy obojętni na wszystko Wstawać! drze się generał SS I nie wyobrażajcie sobie, że wojna się skończyła Później zapłacicie za waszą farszywą ucieczkę. Zapomniał, że sam spieprzał, ale on jest generałem, a to ogromna różnica. Te trzydzieści cztery znikły. Burza powoduje, że ich dalekie ryki stają się coraz cichsze. Zbiórka, równaj w prawo! Przed siebie patrz! Dowódcy drużyny, wystąp! Trzeba o nich zapytać we wspólnym grobie, chuju z białymi klapami, ktoś woła. Zbladłszy jak ściana, esesman wchodzi między nasze szeregi i żąda, aby winny się przyznał. Rozlega się szyderczy śmiech. Oficer chwyta małego za kołnierz. — Ty to wołałeś, co? — wyje, opierając lufę rewolweru o brzuch małego. — Przyznaj się, albo za trzy sekundy strzelam. — Jeden, dwa — zaczyna liczyć obłąkaniec. W tym momencie występuje z szeregu unteroficir piechoty z głową i szyją owiniętą okrwawionym bandażem, z mundurem w strzępach. Na jednej jego dłoni ciało jest tylko głęboką spalenizną. To jedyny, który przeżył z całej drużyny zniszczonej przez rosyjskie miotacze ognia To ja krzyczałem, brigaden general I dodaję, jest pan mordercą jak wszyscy generałowie w Stalingradzie Wierzchem dłoni wariat bije rannego w twarz Podoficer chwieje się i zdrową dłonią szuka rewolweru Lecz nim zdołał wyciągnąć go z kabury Jego głowa rozlatuje się od strzałów pistoletu maszynowego generała Tobą zajmę się później, mówi do małego. Od dawna mnie drażnisz i na razie radzę ci, byś siedział cicho, inaczej spotkacie taki sam los jak tego buntownika. Teraz weź z sobą ochotnika i wracajcie na pozycję, by sprawdzić, czy nie ma takich, którzy przeżyli. Następnie dołączycie do nas w gumraku i nie wyobrażaj sobie, że zadowolę się fałszywymi meldunkami. Mam na ciebie oko. Ruszaj! Ty się zgłaszasz na ochotnika, mówi Mały, wskazując mnie palcem. Co to to nie? Ochotnik to taki, który sam się zgłasza. Wobec tego rozkazuję ci się zgłosić na ochotnika i myślę, że nie masz ochoty zostać powieszonym za odmowę wykonania rozkazu. Wielkimi krokami ten drań podchodzi do generała i oświadcza, że zgłosiłem się na ochotnika. Ale on mi za to zapłaci, przysięgam przynieście moje łóżko rozkazuje porta zostało tam gdzie byliśmy schowani zapomniałem go spieprzając tylko jeśli mi to będzie wygodne odpowiedział wyniośle olbrzym wy berlińczycy nosicie dupy tak wysoko